Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Elden Ring. Za mną myślę, że około 48-50 godzin. Tu chyba w statystykach gdzieś można też to sprawdzić. Który mam poziom? 62. Tu chyba nie ma tego czasu gry. Zmień ekran. Dobra, w każdym razie zaliczyliśmy tutaj podziemny loch i jak potem oglądasz film, to myślisz sobie, kurczę, gościu, przecież jest napisane podziemny loch, a ja tam wchodzę, o, nie było nazwy i tak dalej. Próbuję dotrzeć tu i teraz się zastanawiam, czy tu muszę to objechać i tędy zajechać. No tutaj wydaje się jakieś wzgórze. Więc zobaczę, jak mnie tam droga poprowadzi. Ale widzę, że raczej dookoła i tam na górę do zamku. Więc nie zważając na wszelkie trudności, aha, tu tego bym jeszcze pokonał. Misia, bo tam coś jest na górze. To jest potęga tego miecza. Masz go jeszcze rozbudowanego, więc... Ale tu są misie kolorowe. Mocarze, naprawdę. Jeszcze czarownik. Ale mówię, potęga miecza. Nie ma co, oczywiście, szarżować. Ale wystarczy właśnie mieć jakiś dobry miecz, dobrą zdolność tego miecza. Teraz, co tutaj było? Dlaczego tutaj oni stali? Dla tej rośliny. Lilia Migeli? No i jeszcze jest pytanie, bo... Kłamcy. Pytanie jest takie, by tędy można wskoczyć. Konno. Albo to tylko ściema. No nie. Nie ściema, tylko może tylko bokiem. Ponury kamień kowalski 4 poziomu na ten moment szału dla mnie nie robi. Ale to dobry kierunek, bo tam zmierzamy do naszych ruin, które chcę odwiedzić. Pozyskaj materiały. Całkiem inna stylistyka krainy. Więc zobaczymy, co nam tu przyniesie los. Widzę, że można przyzwać naszych kolegów. Więc... Szykuje się walka. To jest jakaś warownia. I naprawdę... Przepraszam bardzo, ale... To będzie sesja urozmaicona. Nie urozmaicona, tylko bogata. Odcinki. To jest jakiś taki mur ognisty. Okej.
Ale tu jest ekipa. Kurde. Kto tutaj strzela takim ognistym ciosem? Oj, panie, zanim ja tam dojdę. Ten strzela. Nie to, tylko łuk. Ale dobra. Czekamy. Nie będę szukał łuku, bo zanim z tego łuku tam do gościa w ogóle trafię, strzelę. Teraz pytanie, czy tutaj... Pozyskaj materiały. Czy tutaj w ogóle wejdę? Co prawda są drzwi. No tak. Ukryta ścieżka. Zapewne. Czy on tu dalej będzie... Jak to możliwe? Jak to możliwe? Gościu jeszcze nas tutaj... trafia. No to już nie. A tam jest drzewo i tam już byliśmy. Więc ogólnie tędy po drabinie do góry. Wow, tu są dwie te machiny. Tam jeszcze coś jest. To tam byłem. Chyba. Dobra, zwiedzamy zamek. To nawet nie wiem, czy to na jeden odcinek będzie. 12 tysięcy mam już run. O kurde. Jak to mówią, mocarny przeciwnik. Ten spadnie na dół, ale mi by się przydało tamtego łucznika. Tutaj ważne, aby czytać wiadomości. Wywabianie. Czy tu przyjdzie dwóch? Jeden. Na szczęście się udało. O kurde. Tamten to jest mocarz, a ja podszedł tutaj, do tego. Mam nadzieję, że ten z dołu mnie nie przyjął. Jak spadnę, to trudno. Rozgrzewający kamień. Czy tego rycerza... A, mogę chłopaków wezwać. Nie mogę, mam za mało many. No i tu w tym przypadku właśnie przydałaby się butelka. A tu może w ten sposób zajdziemy gościa. On jest w naszą stronę odwrócony. Czy on będzie patrolował okolice? To jest jakiś mocarz. Tego nie mam, tego nie mam. Mogę... Latarnie.
Fajnie wyglądałem. Ale on jest mocny. Ale fajnie wygląda. Samego tego widoku. Ja nie mam many. Więc nie mogę. Jeszcze jeden cios. Kurde, by mnie rozwalił. Brawo, brawo. Nie wiem ile tamtych run, ale znacząco. Czemu nie zostawiłeś jakiegoś fajnego miecza? Panie, panie kolego. A tu siedzi mistrz. Mistrz Yoda. Ogłośmy festiwal wojny. A być może to jest miejsce na obraz. Nie wiem. Panie Jerenie. Tu myślę, że to mogę skasować, żeby mi tu nie przeszkadzało, bo teraz zwiedzamy fort. Co tu jest ciekawego? Dziedzictwo gwiezdnej plagi. Tak jest, zwiększa siłę. No, przydatne. Cały czas chodzę z... przypominam. Tutaj jeszcze jakaś ścieżka. I tam przedmiot. Cały czas chcę tego łucznika rozwalić. Cały czas chodzę z dwoma talizmanami, które zwiększają... O, a ten łucznik to chyba jest w ogóle na dole. Zwiększają obrażenia. Ale jednocześnie obrażenia. Zadawane obrażenia i otrzymywane obrażenia. Więc ogólnie... Teleport. Walka dystansowa. Gdzie ten? No, korci, żeby się przenieść, tylko że jak się przeniosę, to tam nie ma teleportu w drugą stronę, więc trzeba to tylko zapamiętać. Tutaj wrócę na pewno. Na ten moment idziemy dalej. Bo przedmiot jeden jest na pewno tam. Tu się by przydało zeskoczyć, można zeskoczyć, bo jest tam miejsce. Może tutaj jeszcze kota by trzeba było ubrać na ten moment. Aha, no i na dole jest. Wielki mistrz. Jak tam przejść dookoła? What? Zagadka. Tu chyba się nic nie stanie. No i także wiele jest takich miejsc. I tego to by się przydało pokonać. No i dobra, na razie pójdziemy tu. Tak po prostu wchodzę i biorę. Łapka tu jest. Katar? Broń. Katar. Ale że katar, katar do ręki. Nadziewające pchnięcie. To wygląda ten kamyk jak pułapka, ale nie jest pułapką. Więc dobra, nie upieram się. No i teraz ogólnie... To jest wielki mocarz.
mam many, nie mogę wziąć many, nie mogę przyzwać kolegów. Czy to w ogóle jest... Na przykład, dobra, spróbujmy, gdybym wziął łuk. Czekaj, czekaj, bo będę tu stał jeszcze barwę. Gdybym wziął łuk. Mam jeszcze strzały podpalające. Biorę taki łuk. Celuję. I celuję w siatkę. A, dobra. No dobra, jedziemy. Jedziemy z panem kolegą. Prawda, nie mam dużo mocy przerobowych. Może pójdziemy w ten standardowy sposób. I... A może ja mogę wytworzyć, jak to nie mogę tworzyć. Ogólnie jest słabo, ale najwyżej tu wrócę. Raz kozy śmierć. A ja nie mogę tego swojego super ciosu, więc... Trzeba być sprawny. Inaczej, kurde, ale dobry cios, dobry cios. Szanuję przeciwnika. O kurde. Do tyłu. Życie weźmy. Ale fuks. Popił wojny lwi pazur, no i bardzo dobrze. A nie, dostałem butelkę, to też tego chyba zlikwidowałem, bo już to przecież była ostatnia butelka. A dobra, sprawdźmy ten lwi pazur. Popił wojny. To było tutaj raczej. Lwi pazur. Umożliwia przewrót w przód, by uderzyć przeciwnika bronią. Muszę więcej tego stosować, ale tu mamy fajny przedmiot, łuk runiczny. Brama, której nie można otworzyć. Ale gościu został pokonany. Co prawda było słabo. Znaczy było słabo. Było niebezpiecznie, bo tam... Ale fajnie, bo było widać pełen obraz tej możliwości tego lwa, no bo tak trzeba powiedzieć, że to był lew. 15 tysięcy run. Co prawda poziom mam chyba od 22. 21. Drzewo, niech będzie chwała. Tylko pytanie, jak... Tam dojść. Chyba, że z góry skoczę. Mogę z góry, no to była drabina, to było jedno z wejść, drzwi nie od... No chyba, że tu jest gdzieś, a powinna być.
Wajcha do bramy. Wajcha, dźwignia. Raczej broniona przez tego mistrza. Czy to jest tak przewidziane, żebym skoczył stąd? A spróbujemy. Weźmy kota na wszelki wypadek. Żeby nie było. Tja. To nie było raczej to, ale jak już jestem tu, to tylko poszukam, czy jest jakaś wajcha. Nie widzę, nie słyszę, więc dobra. Spadamy stąd na górę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Opa. Nie. Ach, kurczę. Ale to jest właśnie to, jak masz kota. No tu by się przydała jakaś wajcha naprawdę. Gdzieś coś, ktoś. Otwieramy drzwi. A tu jeszcze nie wszystko znalezione. Próbuję tam zaskoczyć z góry, albo nie, zrobimy to inaczej. Zobaczymy, czy jakbym poszedł tam górą, albo na przykład tędy bym zaskoczył. O właśnie, bo tam jest jakieś zejście, tylko jak wejść na przykład do wieży. Do wieży może trzeba wejść gdzieś od środka. Rozwalasz to i teraz lecisz i skaczesz. Taka sytuacja. A tu jest dźwignia do bramy. Brama otwarta. Tu podchodzisz. No i proszę bardzo. Dzień dobry bardzo. Tu mamy przedmiot. Grzyb. Serio? Który to był tu? A, tam jest łucznik. Dlaczego bym stąd skoczył, to bym przeżył. No, to tu mamy bramę. No i tyle chyba w temacie tutaj. Tak, mamy to odkryte. Mamy tu zdobyty przedmiot. Broń to chyba po tym gościu. Także tylko tu jeszcze jest jakieś coś. Fort Gael. Korci, żeby skoczyć, ale po co skoczyć, jak można przejść? No i myślę, że można przejść bramą. Kota zmienimy na ten talizman mocy. Znaczy mocy. Zwiększa cechy, lecz także otrzymywane obrażenia. I ogólnie spróbuję zakraść się do tego łucznika. To jest chyba ten taki wielki rycerz, więc raczej słabo. Widzę, że tu nie ma żadnych ukrytych. To jest ten wielki rycerz. Będzie we mnie strzelał. Raczej będzie do mnie biegł. O, strzelał będzie. No cóż, jak było widać na załączonym obrazku, ma moc. Ma dużo życia i teraz też będzie jeszcze strzelał za mną. Ja chcę ogólnie zbadać tutaj teren.
O kurde. No dobra. No mogę rumaka użyć, proszę bardzo. Czego chłopacy bronią? Ogień daje mi siłę. Zdobyte, wycofałem się. Czy oni ze mną pojadą? Patrz, to jeden nawet drugiego podpalił chyba. Czy on tu pojedzie? O, jaki to ma strzał! Znowu kogoś podpalił, znowu kogoś podpalił. Nawzajem się załapią. Bardzo dużo życia. W każdym razie ogień daje mi siłę zdobyte. Więc myślę, że to był jeden z elementów, który trzeba było tu zdobyć. Ten rycerz zaciął się. Nie chcę tam iść, bo zaraz mnie tamci zaatakują. Zobaczmy, to ogień daje mi siłę. Ja coś takiego już kiedyś miałem. A, oczy śmie. Okej. Korci, żeby gościa pokonać. Mało mam do tego wszystkiego, przydałoby się. A co to nie działa? Nie działa, bo kryształowa strzałka zużywa punkty. Dobra, dlatego tego nie mogę używać. Słabo. Z tyłu jest gościu prowadzący. Zaciąłem się. Ja pierdziele. Po co dwie butelki? Dostał gościu prowadzący. A, tutaj w sumie za dużo mi nie dostarczyli, więc szału nie ma. Jeśli to są wybuchowi. Tysięcy bez butelek.
Myślę, że większość rzeczy tutaj już jest zdobyta, a ten co dalej zacięty. Dalej zacięty. Spróbuję tak. Ale fuks. 500 tysięcy tylko. O kurde. Tysięcy was mama nie miała. Chłopaki. Szanujmy się. Dobra. Ostatnia butelka. To 94. Pan starczą. No niestety muszę tak. A ten tam musi z mieczem. O kurde, ucieczka. Bez lokowania produktu. Dobra, jeszcze dwóch. No i jeszcze jeden pan tarczowy. A weźmy go na piechotę. Ty się kręcił. Wziąłem go na piechotę. No i tarczę odsłoniłeś, proszę pana, i niestety musiałem zginąć. Także myślę, że zamek mamy w większości zrobiony. Co prawda nie kojarzę, żebym tu jakąś broń zdobył. Aha, zdobyłem ten sztylet, katar. Także w tym odcinku zrobiliśmy Fort Gael. To ja jeszcze może podjadę tutaj, żebyśmy mieli jakiś checkpoint. Znaczy checkpoint, jakieś miejsce łaski. No i mam nadzieję, że o, jeszcze kula jest. Co za gość. Odnowienie butelek. Tu być może coś jeszcze jest w jakiejś skrzyni. Tu mają zasieki Fort Gael. No Fort Gael w miarę. O mistrzu. Mistrzu, ale może być z tą włócznią naprawdę czasami mocnym zawodnikiem, bo podejdzie do ciebie, zaatakuje i tyle cię widzieli. I tutaj nie wiem, czy gdzieś nie jest jeszcze jakieś wejście poniżej. Znaczy tu bardziej, bo tam był jakby... Nie mam... No spoko, dobrze, że tu, a nie gdzieś w zamku. 19 tysięcy. No to jest to, jak podjeżdżasz... Tu? Jak podjeżdżasz... pod krawędź... No to musisz się liczyć z tym, że przez przypadek spadniesz. A teraz...
Jedziem. Powinno pójść sprawnie. Sprawnie i szybko. Tu już wiem, jakby tędy był wjazd. tysięcy to prawie poziom, więc przykro by było teraz zginąć. Oj, tu są jacyś przeciwnicy, których nie znam. Gdzie ja to, panie? Gdzieś tu zwiedzałem. Teraz jakbym zginął, to by było dopiero. A ten znowu strzela. Tylko pytanie mam. To jest niby punkt łaski. A! Usiądź, odpocznij, wędrowcze. Tak jest, 19 tysięcy. Wszyscy zatrzymani. Status 22, 3000 potrzebuję. Raczej. O, chciałem powiedzieć, raczej tyle nie mam. O kurde. Co, wszyscy się tu zlecą? Dobra, panowie, nie mam czasu. Muszę odcinek kończyć. Tyle, dobra. 22 tysiące, więc weźmy sobie jakiś taki. A jeszcze jakiś. O kurde, 3600. No dobra. Na razie jeszcze mówię, nie byłem, nie zmieniałem tego wszystkiego, ale myślę, że może pójdźmy sobie trochę w sumie nie wiem. Niech będzie zręczność, to zawsze większy atak. 2000 i dobra, i w tym miejscu ten odcinek kończę. Widzimy się, słyszymy się w kolejnym, a w kolejnym to mamy załatwione. Tutaj zdobędę przedmiot i lecimy tu. A potem zwiedzimy północ. Tymczasem.